każdy zawodnik robi w ringu to, co pozwala nam przeciwnik. Fenomen, a może naturalny talent. Zuzanna Gołębiewska od 3 lat pnie się w górę bokserskiej hierarchii, szukając swojej drogi na szczyt. Na Mistrzostwach Polski Kadetek w 2024 roku uczennica Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi i sportowymi o profilu wojskowym w Wałbrzychu stoczyła 3 zwycięskie walki. Było to 2 Mistrzostwo Polski z rzędu. Zawodniczka mieszkająca na co dzień w Jedlinie-Zdrój obroniła tytuł. Walk, które mieliśmy okazję oglądać również na antenie sportowego Wałbrzycha, Zuzanna wspomina dość optymistycznie, biorąc pod uwagę fakt, że do turnieju przygotowywała się w bardzo niecodzienny sposób. Choroba, osłabienie i szybka gonitwa za optymalną formą, by sprawić sobie miłą niespodziankę. Przed samym startem na Mistrzostwach Polski tak naprawdę nie czułam żadnych obaw, lecz nie byłam totalnie przygotowana do tego. Dlatego, że strasznie złapała mnie choroba. Nie potrafiłam normalnie funkcjonować w ringu i też te treningi nie wyglądały tak, jak powinny. Dużo czasu potrzeba było, żeby dojść do siebie. Też te przygotowania przed Mistrzostwami Polski nie były takie, jakie powinny być, ponieważ no właśnie przez tą moją chorobę było mi ciężko zebrać siły, żeby pójść na każdy trening. Dlatego te treningi wyglądały jak w kratkę. Raz sobie potarczowałam z tatą, później tydzień odpoczynku, znowu trening i znowu ten tydzień odpoczynku, także byłam w ogóle nieprzygotowana i pojechałam tak naprawdę nie wiedząc, czy cokolwiek zdobyłam. Moje losowanie naprawdę wydaje mi się, że dobrze mi poszło, bo miałam zawodniczki i też wymagające, ale też takie, które pozwalały mi swoim swobodnym stylem walczyć. Trafiłam w pierwszej walce, w walce ćwierćfinałowej na Nicole Skowron. Nicola pochodziła z kieleckiego klubu KSZO. Tak naprawdę nie odczuwałam żadnego stresu, jeżeli chodzi o tę walkę, bo wiedziałam, że to co będzie, to będzie i nawet nie mam się czym przejmować, nie mam nic do zarzucenia, bo wiedziałam, że nie jestem i tak do tego przygotowana. Ale moim zdaniem walkę naprawdę świetnie dałam, stoczyłam z tą dziewczyną. Byłam naprawdę szczęśliwa, że udało mi się przebrnąć, chociaż ten brązowy medal już sobie zapewnić. Zarówno ćwierćfinałową, jak i półfinałową walkę Zuzanna Gołębiewska wygrała na punkty z bardzo dużą przewagą. Były to walki pod dyktando Zuzanny, która cały czas narzekała na brak optymalnej formy na przygotowanie do turnieju, co jednak, jak się okazało, nie było aż taką dużą przeszkodą, by móc zapewnić sobie walkę w samym finale. No i tutaj przyszły pierwsze schody. W meczu o złoty medal i Olimpiady Młodzieża, jednocześnie też Mistrzostw Polski, Zuza musiała pokonać Oliwię Wasiakowską. No i przyszła walka na walkę finałową z Oliwią Wasiakowską, która jest niepokonaną mistrzynią do tej pory w 5-4 kg. I naprawdę świetna zawodniczka. Dużo sparowaliśmy na kadrach, także my mniej więcej wiedzieliśmy, jakie mamy swoje style i też wiedzieliśmy, na co możemy sobie pozwolić. Zawalczyłam z nią ze względu na to, że miałam już opanowaną swoją technikę na nią. Pierwszą rundę spokojnie zawalczyłam. Wiedziałam, że to na pewno nie będzie łatwa walka i że Oliwia będzie chronić swojego tytułu, który mógł już się zdarzyć po trzeci raz. Walcząc z nią miałam lekki stres, bo wiedziałam, że może w tym roku tylko srebro wywalczę. Ale no, pierwszą rundę przebrnęłam, wygrałam 4-1. Później drugą rundę było mi bardzo ciężko, jakoś tak ten stres mnie trochę zjadł. Też przygotowanie nie było na tyle, żeby przewalczyć i wygrać tą. Więc druga runda już była wyrównana, było po 1 i trzecia decydowała. Ale
Były zwątpienia. Na pewno były takie lekkie zwątpienia, że kurczę, po tej drugiej rundzie to już... A może mi się jednak w tym roku nie uda i ten rok po prostu sobie posiedzę w domu. Po dwóch bardzo trudnych rundach Zuzanna Gołębieska postawiła wszystko na jedną kartę. Ruszyła do przodu, zdecydowała się zaatakować i przyniosło to oczekiwane rozwiązanie. Po ciężkim pojedynku zawodniczka z Jedliny Zdrój zwycięża w finale 3-2. Złoty medal zawisł na szyi Zuzi. Zawalczyłam tak, jak powinnam wcześniej, tak jak powinnam już być przygotowana do tego, no ale wiadomo, że choroba nie mogła mi pozwolić na to, dlatego pierwsza runda wyglądała totalnie inaczej niż trzecia. Trzeciej musiałam już napierać, bo musiałam dać siebie wszystko, żeby wygrać tą walkę, bo mi zależało na tym, aby to jednak złoto mimo wszystko było. I w taki sposób wygrałam, byłam naprawdę szczęśliwa, a mistrzostwa zakończyłam z złotym medalem. Trudny start w Mistrzostwach Polski, okraszony złotym medalem, ale na odpoczynek nie było specjalnie zbyt dużo czasu. Krótki relaks, spotkanie z przyjaciółmi i wyjazd na reprezentację Polski. Zgrupowanie kadry, które poprzedzało start w Mistrzostwach Europy. Zuzanna Gołębieska przed wyjazdem obiecała medal. Jak się to skończyło? Zobaczcie Państwo sami. Sportowa rozmowa dzisiaj z Zuzanną Gołębieską, medalistką Mistrzostw Polski, medalistką różnych innych turniejów, ale też medalistką Mistrzostw Europy, medalistką. Upragniony medal po tych kilku miesiącach intensywnych przygotowań. Ostatni raz mieliśmy okazję się widzieć podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No i wtedy obiecałaś, że wrócisz do Polski z Mistrzostw Europy z kolejnym medalem. Ja nie wiem, mówią wszyscy, że dziewczyny lubią brąz, a ty tak za każdym razem przywozisz albo złoto, albo srebro. Teraz przyjechałaś do Polski z srebrnym medalem. Jak to było? Opowiadaj. Zuzanna Gołębieska wróciła z Sarajewa ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy Kadetek. Najlepszy start zawodniczki, która reprezentowała barwy biało-czerwone na tym turnieju.